Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Zapraszam do oglądania mojego podcastu. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie życzliwe słowa, za pytania, za podawanie dalej to naprawdę pozwala mi znakomicie ten podcast rozwijać. Chciałem Państwu również bardzo, bardzo serdecznie podziękować za te nowe wpłaty na Patronajcie. To dzięki Państwa hojności ten podcast ma szansę funkcjonować. Takie jedno ogłoszenie organizacyjne, drobne, no w tym tygodniu niestety z przyczyn osobistych niestety będziemy mieli zakłócone nagrywanie podcastu. W związku z tym nie będzie podcastu w środę. I prawdopodobnie w czwartek, w piątek postaram się i w sobotę podcast znowu nagrać. Także proszę się nie niepokoić, tu się nic strasznego nie dzieje. Po prostu mam takie sprawy, że nie będę mógł po prostu nagrywać podcastu przez te dwa dni. Dobrze, to już przechodzimy do tematów, bo tematów jest bardzo dużo i bardzo ciekawych. Najpierw udamy się do właśnie Egiptu albo też Izraela, ponieważ doszło do bardzo rzadkiego. Incydentu na granicy egipsko-izraelskiej. Rzadkiego, bo ta granica jest wbrew pozorom całkiem nieźle chroniona i incydenty zdarzają się tutaj wyjątkowo rzadko. Otóż doszło do incydentu, w którym zginęło trzech izraelskich żołnierzy, czwarty został ranny. W wymianie ognia również zginął egipski policjant. I właśnie co się wydarzyło, tak naprawdę, bo wersje są trochę sprzeczne, to znaczy armia Izraelska twierdzi, że ów egipski napastnik zastrzelił dwóch żołnierzy wtedy, kiedy zabezpieczali posterunek wojskowy na granice egipskiej na górze Harif, w pobliżu miasta Mitsperamon na pustyni, na pustyni Negev. Wtedy, kiedy zostało Zostały ciała tych dwóch żołnierzy, właśnie dwójki żołnierzy, bo to był żołnierz żołnierka odkryte. Wówczas doszło do akcji IDF-u, czyli Sił Obronnych Izraela, i wtedy w wymianie ognia zginął również trzeci żołnierz. Natomiast, co jeszcze powiedział IDF, powiedział, że zidentyfikowanego tego napastnika jako egipskiego policjanta, i, no, został, który został zastrzelony przez wojska izraelskie po tym, jak został znaleziony na terytorium Izraela. Stwierdzono również, że śledztwo jest prowadzone we współpracy z armią egipską. Również dodano właśnie, że ów czwarty żołnierz został ranny i został przewieziony do szpitala. Natomiast według oświadczenia egipskiego rzecznika armii Egiptu, rzecznik armii Egiptu powiedział, że członek Sił Bezpieczeństwa ścigał przemytników, narkotyków i podczas pościgu przekroczył ogrodzenie, czyli tą granicę. Zos wdał się w wymianę ognia z Izraelczykami. Najpierw właśnie zginęli tamci tamta dwójka, a potem jeszcze kolejny przybyły Patrol, prawda? Z tamtego zastrzelił jedną osobę i został w rezultacie tego wszystkiego zastrzelony. Zresztą pogrzeb już pokazywano w telewizji egipskiej, miał oczywiście jak bohatera narodowego, to tak na marginesie. Natomiast Pojawiły się również informacje palestyńskie, które są trochę bardziej zbliżone do, do informacji egipskich, no ale tak czy inaczej nie wiadomo do końca, czy motywacją tego policjanta egipskiego był atak na tych Izraelczyków, czy rzeczywiście jego motywacją był pościg za przemytnikami, tym bardziej, że dokładnie w tym samym miejscu wcześniej miała miejsce wielka operacja i taka wielka operacja przeciwko przemytnikom, którzy przedzierali się przez granicę. W związku z tym byłoby to spójne z ta wersja z przemytnikami, z tą wersją egipską. No, ale tak czy inaczej, mamy duży incydent bezpieczeństwa. Trzech izraelskich żołnierzy nie żyje, jeden egipski policjant. Netanyahu stwierdził, że ta sama sytuacja. No, nie wpłynie na relacje między Egiptem i, Egiptem i Izraelem. No też, jak jeżeli Państwo śledziliście od początku ten incydent, może w jakichś mediach, to wiecie Państwo, że na początku armia izraelska w ogóle nie potwierdzała tego, tego incydentu. I tak naprawdę większość informacji pojawiła się najpierw ze źródeł, właśnie palestyńskich, egipskich i tak dalej. No, w tej chwili trwa śledztwo. Ponieważ no po pierwsze trwa śledztwo w sprawie tego przemytu narkotyków. W tej chwili przemyt narkotyków jest jedną z plag w ogóle granicy, zarówno egipsko-izraelskiej, jak i, i na przykład jordańsko-syryjskiej. To jest rzeczywiście z Syrii, ale pewnie nie tylko. Biegną takie główne szlaki przemytu różnego rodzaju narkotyków, które. To znaczy, to jest to problem do tego stopnia istotny, że Liga Państw Arabskich. Rozmawiając z Syrią o normalizacji, postawiła sprawy zwalczania tego handlu narkotykami i likwidacji tych szlaków przemytniczych jako jeden z warunków normalizacji. To znaczy, że to, znaczy, że to jest problem poważny, On przestał być problemem lokalnym, stał się problemem już ogólnoregionalnym. Natomiast nie wiadomo jaki był związek pomiędzy przejęciem tych narkotyków prawie za, za pół miliona dolarów, a, a samym tym incydentem i zastrzeleniem izraelskich żołnierzy. No to tego do końca nie wiemy. Natomiast jakie były jeszcze wcześniej incydenty na Synaju, takie najbardziej znane, no to w 2011 roku napastnicy, którzy weszli od strony Synaju, zabili ośmiu Izraelczyków w potrójnej zasadce na północ od Eliatu, prawda? i ścigających sił izraelskie zabiły siedmiu napastników, pięciu i pięciu egipskich policjantów. W 2012 roku znowu izraelski żołnierz i trzech a, jakichś członków grupy zbrojnej, którzy się przedostali z Synaju, zginęło w starciu wzdłuż granicy. W 2014 roku znowu dwóch izraelskich żołnierzy na patrolu stało rannych, a, którzy ostrzelali z broni przeciwpancernej. Z Synaju Patrol. Prawdopodobnie znowu to była kwestia niepolityczna, tylko znowu byli to przemytnicy. W 2015 roku rakiety wystrzelone z Synaju uderzyły w południowy Izrael, nie, nie powodując żadnych ofiar. Do tego przyznało się Państwo Islamskie. Państwo islamskie, które zresztą by dosyć rzadko atakowało, atakowało Izrael w ogóle, a już szczególnie Izrael z Synaju. Takich incydentów ataku Izraela przez państwo islamskie trzy albo cztery. Jeden po prostu jest nie, nie, do końca, nie do końca pewny. Państwo islamskie a priori nie atakowało Izraela. Natomiast no, cały ten incydent, ten aktualny, ma również doprowadzić jeszcze do wspólnego spotkania egipsko-izraelskiego. Takiego transgranicznego, które ma skoordynować również działania służące zwalczaniu przemytu narkotyków. Prawdopodobnie chodzi o koordynację, która zapobiegnie tego typu incydentom, gdyby gdyby miały miejsce. No warto też w takim razie powiedzieć, no dobrze, ale o co chodzi z tym synajem, tak, bo w prasie izraelskiej możecie Państwo znaleźć takie informacje, że Izrael nawet tam się na początku rozważano, czy przypadkiem nie, z, nie zmniejszyć uprawnień Egiptu w kwestii obecności wojskowej na synaju w tej części, no ale oczywiście to jest coś, co by raczej zagroziło Izraelowi niż, niż pomogło. Trzeba pamiętać, że Status quo, czyli to, jaki jest status w tej chwili Synaju, podyktowany jest traktatem z Camp David, traktatem pokojowym 1979 roku. To jest tak, że ten traktat przewidywał wycofanie się Izraela z okupowanego Synaju, w zamian m.in. za no oczywiście za przywrócenie suwerenności Kairu nad Synajem. Ale też na przykład to była sprawa odblokowania dla izraelskich statków ciśniny Tiran, prawda, oraz przepływania ich przez kanał Suezki. I sam Synaj został podzielony w rezultacie tego porozumienia pokojowego na cztery strefy. I te cztery strefy jak gdyby charakteryzują się różnym poziomem demilitaryzacji, czyli krótko mówiąc, różnym poziomem obecności armii egipskiej. Strefa A to jest strefa na wschodnim wybrzeżu. Półwyspu dopuszczała do 22 tysięcy żołnierzy egipskich, 126 dział artylerii i 126 dział przeciwlotniczych, kaliber 37 mm większych, 230 czołgów, 480 transportów opancerzonych. Strefa B, to jest strefa pośrodku Synaju, Egipt miał mieć zaledwie 4 tysiące żołnierzy. Wzdłuż zachodniej granicy z Izraelem, w strefie C, Egiptowo, wolno, Egiptowi wolno było mieć tylko cywilną policję, i w takiej strefie D, to jest taka strefa nie wiem, czy Państwo widzicie na, na mapie za mną ale to jest taka strefa przy, bardzo wąska przy samej granicy z Izraelem. Tam wolno było przebywać tylko i wyłącznie 4000 żołnierzy piechoty. To jest strefa zamknięta dla czołgów oraz dla pojazdów opancerzonych. Natomiast i tak, tak, tak wyglądał traktat z David, on był generalnie przestrzegany. Tyle tylko, że po arabskiej wiosnie, czy właściwie podczas arabskiej wiosny, na Synaju wybuchło regularne powstanie. Po pierwsze, no pamiętajmy, że, że na Synaju działa brazwo muzułmańskie, działało bractwo muzułmańskie to samo, które rządzi strefą gazy, tylko tam się nazywa Hamas. Po drugie, tam powstała organizacja organizacja dżihadu, zaraz sobie o niej powiemy, która stała się później państwem islamskim. I rzeczywiście ten, te, to powstanie dżihadystów na Półwyspie Synaj skłoniło do tego Izrael, żeby właśnie w trosce o, to, o zdolność Egiptu do przeciwdziałania temu powstaniu, które powiedzmy sobie na początku miało bardzo duże sukcesy. To znaczy, armia egipska tam regularnie przegrywała. W związku z tym Izrael zgodził się, żeby Egipt rozmieścił dwa dodatkowe bataliony około 800 żołnierzy w strefie C na początku 2011 roku i to później jeszcze zostało zwiększone kilkokrotnie parę tygodni później. To był pierwszy raz, kiedy się właśnie pojawili w tej strefie C żołnierze egipscy w takiej liczbie. No i jeśli chodzi o ten o właśnie o to. Oto łamanie traktatu, czy nie łamanie traktatu, to właśnie po ataku z 2012 roku Izrael rozmieścił czołgi już w strefie D, prawda, czyli w tej samej strefie przygranicznej, która miała być teoretycznie zdemilitaryzowana. No dobrze, to jeżeli w takim razie powiedzieliśmy sobie o tym, że Synaj został zdemilitaryzowany częściowo w, dzięki porozumieniu z Camp David, no to powiedzmy, co to jest porozumienie z Camp David, tak? To jest takie porozumienie, które zostało zawarte 26 marca 1979 roku między premierem ówczesnym Izraela Menachemem Beginem i ówczesnym prezydentem Egiptu Anwarem Al-Sadatem. To był traktat pokojowy, który, który no kończył, prawda, generalnie dekady wrogości i również, i również dekady walk wzajemnych. Pierwszym takim krokiem w kierunku normalizacji był rok 75, kiedy to Sadat udał się do Jerozolimy, spotkał się z Beginem, był w Knesecie również, to był w ogóle jedyny taki przywódca krajów arabskich w ogóle w Izraelu. Oczywiście spotkał się z ogromną krytyką i tak na marginesie dwa lata po podpisaniu tego tego traktatu został zamordowany właśnie przez Bractwo Muzułmańskie w Kairze, tak? czyli Sadat przypłacił życiem ten deal z Izraelem. A deal wynegocjowany dzięki Carterowi prawda, i pośrednictwu Stanów Zjednoczonych, No ale właśnie to jest, to sama umowa została podpisana 26 marca, 79 roku obejmowała powrót Izraela właśnie na Synaj i otwarcie kanału słowackiego dla izraelskich statków. Tak jak powiedziałem wcześniej, Sadat i Begin otrzymali za tę umowę pokojowego, pokojowego Nobla. I prawdę powiedziawszy, to była przez długi okres czasu jedyna taka umowa kraju arabskiego z Izraelem. Dopiero w 90 roku podpisano kolejną umowę, czyli prawie 20 lat później między Jordanią i Izraelem. Notabene łamaną permanentnie przez Izrael, ale to już jest tak na, na marginesie. I no i warto też powiedzieć, że na samym Synaju, sam Synaj w ogóle jest bardzo ciekawy z punktu widzenia tych wszystkich, tych, którzy badają historię, strukturę i działania państwa islamskiego, ponieważ rzeczywiście na Synaju powstała w okolicach 2011 roku, chociaż być może istniało to, znaczy powstanie i to, że Synaj był takim, takim trochę dzikim zachodem, no właśnie, ze względu na brak obecności armii egipskiej. No to było tak naprawdę od czasu, od 79 roku, przynajmniej, a moim zdaniem również i w dużej mierze wcześniej, po prostu tam funkcjonowały bandy, bandy przemytników, były normalne napady też na. Na konwoje, na, na, na policjantów, na turystów i tak dalej. Natomiast to, co się wydarzyło jak gdyby po 2011 roku, czyli po tym, po tym powstaniu po Arabskiej Wiośnie i po tym, tym renesansie krótkim Bractwa Muzułmańskiego, to jest właśnie powstanie takiej organizacji Ansar Bejt al Bejt al-Magdis. Ja zaznaczam, że nie do końca wiadomo, kiedy ona tak naprawdę powstała, ale w 2011 roku mamy liczne przejawy ich działania, również z publikacjami. Najważniejsze jest to, że już jako duża, dojrzała i mocna organizacja Ansar Beit al maqdis przyjęła taką przysięgę, czy właściwie złożyła przysięgę Bay'a, prawda, czyli przysięgę, powiedzielibyśmy, lenną, w stosunku do Amir al-Mumin, czyli krótko mówiąc, do Al-Kaidy Centralnej. E, przepraszam, nie Al-Kaidy Centralnej, tylko do państwa islamskiego, I, czyli Bay'a dla Abu Bakr al-Baghdadi. I od tamtego momentu, czyli od 2014 roku, już nie mówimy o Ansar Bejt al-Magdis, tylko pojawi nam się państwo islamskie Wilayat Synaju. Zresztą bardzo mocna, bardzo sprawna organizacja. Ona głównie funkcjonowała w okolicach Rafa, czyli przy samej granicy ze strefą gazy, ale też miała swoje bazy na pustyni. To zresztą ze względu na działalność tej organizacji Egipt przyjął tak bardzo rozbudowaną, rozbudowane prawo antyterrorystyczne. Ono pierwszej wersji, pamiętam to jeszcze, bo złagodzono je później w parlamencie, ale w pierwszej, pierwszej wersji na przykład karało dziennikarzy, którzy by pisali inne wersje wydarzeń niż te, które podają oficjalne wojskowe media za osoby tak samo widne jak osoby dokonujące zamachu terrorystycznego a dla terrorystów przewidziano karę śmierci, więc teoretycznie w tej pierwotnej wersji tego prawa egipski dziennikarz mógł dostać karę śmierci za napisanie tylko i wyłącznie czegoś, co nie zgadzałoby się z oficjalnym opisem, oficjalną wersją opublikowaną przez media armii egipskiej. No potem to trochę zmieniono, także złagodzono, tam tylko nałożono bardzo wysokie kary finansowe i tak dalej, no ale już no nie groź za to śmierć. To jest, to jest Synaj, tak? Zresztą to bardzo są ciekawe, bardzo ciekawe, gdybyśmy kiedyś mieli czas opowiadać sobie w ogóle o historii wojen izraelsko-arabskich, to tam bardzo ciekawe historie też mogę powiedzieć, bo polscy żołnierze przecież byli też w strefie kanału sueskiego, czyli na Synaju w ramach wojsk tych rozjemczych ONZ-owskich, no ale to już jest zupełnie odrębna historia. Dobrze, kończymy Izrael, Egipt, Synaj. Na pewno będziemy do tego wracać, bo akurat na Synaju często się dzieją różne ciekawe rzeczy. W tej chwili zobaczymy, czy będą jakieś następstwa formalno-prawne tego, tego incydentu. Ja przypuszczam, że raczej będziemy mieli do czynienia z jakimiś porozumieniami technicznymi, które zmniejszą ryzyko przypadkowych tego typu incydentów. Zakładając, że on był przypadkowy, że nie był, że nie był celowy, bo są różne wersje, i również tego, czy ten policjant po prostu chciał tam zabić tych, tych izraelskich żołnierzy, czy po prostu oni jego strzelali, on odpowiedział ogniem i po prostu odpowiedział lepiej. Tego nie wiemy. Dowiemy się pewnie, pewnie za jakiś czas. Mamy temat drugi. Temat drugi to jest temat też bardzo skomplikowany. Też muszę sobie pozwolić na taką dygresję historyczną. Otóż Al-Shabaab przeprowadził 26 maja atak, ja o tym zresztą ataku wspominałem już, Natomiast teraz oficjalnie dopiero prezydent Ugandy prezydent Ugandy Yoweri Museveni po pierwsze ogłosił czyli potwierdził śmierć 54 ugandyjskich żołnierzy w ataku Al-Shabaab na bazę którą to bazę mają siły pokojowe Unii Afrykańskiej w Somalii. I w tym oświadczenie, oświadczeniu oświadczeniu Mówi się o tym właśnie, że 54 żołnierzy zginęło, bojownicy Al-Shabaab zaatakowali bazę w Bula Marer, 130 kilometrów na południowy zachód od stolicy Somalii. Ta grupa, czyli, czyli Al-Shabaab twierdzi, że przeprowadziła zamach, czy atak, w którym zginęło 137 żołnierzy, więc mamy różnicę prawie dwuipółkrotną. Natomiast również Museveni powiedział, że Ludowe Siły Obronne Ugandy, prawda, czyli UPDF, odbiły bazę z, z rąk Al-Shabaab. Prezydent powiedział, że nasi żołnierze wykazali się niezwykłą odpornością, zreorganizowali się, co zaowocowało odbiciem bazy. Museveni powiedział też, że w Ugandzie były ofiary, ale nie podał dalszych szczegółów na temat ataku na żołnierzy, właśnie służących w misji przejściowej. W sumie <kluzny> Al-Shabaab Al-Shabaab sobie powiemy za chwilę. Natomiast no, warto wiedzieć, że, ta, że ta, te siły, które podlegają rządowi federalnemu Somalii, to jest, są siły ATMIS, które od 2022 roku tak się nazywają. Wcześniej nazywała się to Misja Unii Afrykańskiej w Somalii, czyli AMISOM. I to by było. Tyle, gdyby nie jeszcze jeden fakt, bo co prawda z jednocześnie prezydent powiedział, właśnie pochwalił żołnierzy, że bohatersko, że odbili, a z drugiej strony w drugim oświadczeniu prezydent zapowiedział, że dwóch ugandyjskich dowódców biorących udział w operacji Atmis stanie przed sądem wojennym. Oświadczył, że obaj dowódcy nakazali wycofanie się żołnierzy podczas ataku Al-Shabaab 26 maja właśnie w Tumbulu Marer w Dolnym Szabel. Więc mamy z jednej strony bohaterskich żołnierzy, z drugiej strony dwóch dowódców, którzy staną przed sądem wojennym, czy tam sądem polowym. I zobaczymy, jak to się zakończy. Warto powiedzieć, no w takim razie, co to jest w ogóle Al-Shabaab, tak? Żebyście Państwo wiedzieli, to bardzo krótko. No, Al-Shabaab tak naprawdę to jest tylko skrót, to się nazywa Harakat Al-Shabaab al-Mujżukheddin. To jest organizacja klasycznie salaficko-dżihadystyczna działa w Somalii, bo tam ma swoją podstawową bazę, ale jest również aktywnie zaangażowana w wielu innych krajach, wielu innych krajach regionu i dokonywało zamachów w wielu innych krajach regionu. Co więcej, od 2012 roku, w 2012 roku złożyła właśnie przysięgę Baja, właśnie amirowi Al mumin czyli, czyli liderowi wiernych, czyli krótko mówiąc Al kaidzie Al kaidzie Centralnej i jest to oficjalnie Al-Kaida w Somalii, to jest właśnie Al-Shabaab. Al-Kaida od razu powiem, wybiera sobie dość wybrzydzając organizacje, które są przy niej afiliowane, na przykład jeżeli są dwie albo trzy konkurujące organizacje ze sobą, to rzadko kiedy się wtrąca i wybiera jedną z nich, natomiast Al-Shabaab w 2012 roku wyraźnie złożyła baja do, dla Al-Kaidy, i to mogę Państwu powiedzieć jako ciekawostkę, to była największa klęska i pierwsza w ogóle klęska rekrutacyjna Państwa Islamskiego. Bo państwo islamskie rozbijało się w ten sposób, że po prostu przyjmowało kolejne organizacje, które od tej pory nazywały się nie tam jakoś, prawda, takie jak na przykład ten Ansar Beyt al magdisi tylko no, zaczynają się nazywać po prostu państwo islamskie, wilayat, czyli województwo jakieś, prawda? Województwo Synaju, tutaj miało być województwo zachodniej Afryki. To się nie udało. Al-Shabaab wyraźnie odmówił i złożył właśnie ostentacyjnie nie, nie przysięgę Bin no Ladenowi, prawda? I Aymanowi ale zawahili właśnie wtedy to już Zawahili. Co więcej, w ogóle Al-Shabaab to była taka organizacja, która Wyłamała się czy też odłączyła się od Unii Sądów Islamskich w roku 2000, 2000, uznając po prostu, że jest to organizacja stara, przestarzała i była to rzeczywiście organizacja młodzież, młodzieży czy młodzieżowa. Dlatego właśnie Harakat Al-Shabaab Al-Mujahedin, to jest organizacja młodych mujahedinów. al shabab to jest młodzież, czyli młodzieżowcy. To jest organizacja, która w czasie wojny domowej w Somalii. To jest 2006 do 2009 roku. Ona była jedną, jednym z, podstawowych, jedną z podstawowych sił, które walczyły przeciwko wojskom Etiopii. I to jest organizacja, która cieszyła się powszechnym albo przynajmniej bardzo dużym poparciem Somalijczyków, co więcej walczyła również z, z wojskami właśnie misji Unii Afrykańskiej w Somalii, no i oczywiście z samym rządem federalnym Somalii I, ale też zwalczała inną organizację. To była organizacja akurat nie Salaficka, tylko suficka, Ahul Sunna to od razu powiem, że możecie Państwo nie zapamiętywać tej nazwy, ponieważ bardzo wiele organizacji się tak nazywało, prawda? Czyli lud Sunny, prawda? Czyli lud, 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 lud tradycji, tak, i zgodny ich opinii. To jest nazwa po prostu uzurpująca sobie prawo do bycia sunnitami, prawda? Sunna Wal Jamaa, prawda? To jest przypomnienie tych, którzy poszli za Abu Bakrem, prawda? A nie za. A nie za e, Alim, prawda? I ci, którzy zostali sunnitami, a nie, a nie odłączyli się jako szyja, prawda, zwolennicy Alego. No ale to jest, przepraszam, to jest też e, krótka dygresja. W każdym razie to jest tak, że e, Al-Shabaab walczyła właśnie również z państwem islamskim w Somalii, bo państwo islamskie miało swoją grupę, ale bardzo niewielką. Zabiegało właśnie o Al-Shabaab. Al-Shabaab zresztą wygrał, to znaczy prawie państwa islamskiego tam w e, Somalii przez długi okres czasu nie było, natomiast e, zasłynęła ta grupa zresztą z tego, e, to z tego właśnie z czego słynęła zawsze al -Qaida. to zawsze znaczy, to była grupa, która oprócz Somalijczyków rzeczywiście rekrutowała ludzi z całego świata, również z Europy. Bardzo wielu imigrantów dołączyło właśnie do, do al shabaab To jest taka cecha charakterystyczna właśnie Al Kaida. Al Kaida się tym odróżnia od różnych lokalnych organizacji Dżihadu, że to są takie bardzo często brygady międzynarodowe, czyli brygady po prostu obcych, tak, ludzi, którzy tutaj nie mieszkali. No to w takim przypadku Muhadżirunów. Gdybyśmy już byli precyzyjni. Natomiast to no co się działo, co się działo w, z Al-Shabaab? No przede wszystkim Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, głównie Stany Zjednoczone interweniowały w sprawie Al-Shabaab. Co więcej, koalicja, która składała się właśnie z sił rządu centralnego oraz tych sił wschodnioafrykańskich, pokonała Al-Shabaab, odbiła stolicę Mogadiszu. To jest 2011-2013, czyli od czasy arabskiej wiosny. Co więcej, w wyniku takiej operacji i Ocean Indyjski, i śmierci emira Ahmeda Abdi Godane. Ta organizacja tak naprawdę, no znowu drony amerykańskie, prawda? Czy Amerykanie wtedy polowali dronami właśnie w dwóch miejscach, znaczy w Jemenie i drugie miejsce to było, to była właśnie Somalia, więc co chwila się pojawiały informacje, że taki, a nie inny lider Al-Kaidy, czyli Al-Shabaab, został zabity. I to jest organizacja, która się wtedy wycofała z miast i rozpoczęła walkę partyzancką. To znaczy atakuje dalej w miastach, ale to są ataki typu inzimashi, czyli to jest takich walczących kamikadze, najczęściej 3-4 osoby wchodzące do hotelu, walczą, zabijają kogo się da, walczą z siłami bezpieczeństwa, często doby albo dwie, potem wsadzają się w powietrze, tak? to jest taki walczący kamikadze, można powiedzieć, um, którzy, to znaczy celem jest męczeńska śmierć, ale najpierw wcześniej walczą dopóki im się nie skończy amunicja, to jest ich taki ulubiony modus operandi ataków, właśnie głównie na hotele, głównie na duże centra handlowe, na duże skupiska ludności, zresztą bardzo słabo do dzisiaj chronione, ale tak czy inaczej jest to organizacja, która jest zdolna również nie tylko znaczy nie funkcjonuje tylko na terenie Somalii, to nie jest tylko wiejska partyzantka somalijska, ona również prowadzi działania poza Somalią, na przykład to taki najbardziej znany, nie wiem czy państwo możecie państwo sobie wygooglować taki atak w 2013 roku w Kenii na centrum handlowe Westgate w Nairobi. No mieliśmy cały zestaw zamachów bombowych w Mogadiszu. To w 2017, 19, 22. Jest ich cała masa, no właśnie albo to są zamachy bombowe, albo ataki na hotele właśnie w typu takich walczących. Walczących kamikacy. W tej chwili zakłada się, że ma ona 12 do 15 tysięcy żołnierzy. Liderem tej organizacji jest Ahmad Dirie, czyli Abu Od 2014 roku, <kedy> kiedy to Amerykanie zechcieli się no jak to oni określają, poprzedniego lidera. Obecny lider pewnie ma też przydzielonego, dedykowanego drona, ale na razie nie udało im się Amerykanom jego namierzyć. Także to taka a propos Al-Shabaab. W tej chwili, to powiedzieliśmy przy okazji, Al-Shabaab, 54 żołnierzy ugandyjskich, albo 135, jak twierdzi Al-Shabaab, i to notabene te szacunki Al-Shabaab są prawdopodobnie bliższe rzeczywistości. Zginęło. Armia ugandyjska po kilku dniach odbiła bazę, a jednocześnie dwóch wysokich dowódców staje przed sądem wojennym za wycofanie się, tchórzostwo, złe dowodzenie, nie wiadomo jakie dostaną konkretnie zarzuty. Także to jest Somalia, Al Somalia, Uganda i Al-Shabaab. No i trzeci temat jest temat bardzo trudny dla mnie do omówienia, ponieważ to jest Turcja. Trudny dlatego, bo tam się wydarzyło tak wiele, że w zasadzie trzeba by to rozbić na trzy różne tematy, ponieważ mamy nowy rząd, i w nowym rządzie mamy trzech ministrów to jest nowy minister spraw zagranicznych, nowy minister spraw wewnętrznych, nowy minister obrony i nowy minister finansów. Czyli czterech takich nowych ministrów istotnych, bo tam jeszcze zmiany jest oczywiście więcej, zmienił się szef mitu. Ale nie chciałem opowiadać o składzie tego rządu. Możecie Państwo sobie go obejrzeć na moim Twitterze, tam są wymienieni ci ministrowie, ale chciałem powiedzieć o tym, co te zmiany przynoszą. I okazuje się, że. Na razie mamy pewne przesłanki, bo to muszę bardzo ostrożnie o tym powiedzieć, bo nie wiadomo jak się to zmienić, się może w każdej chwili, które wskazują na to, że Erdogan wybrał po wyborach jednak drogę racjonalną. To znaczy znaczna część tego, tej, tej, tego, tych spiczy, tych przemówień ala Miedwiediew czy Łukaszenko tych buńczucznych zapowiedzi, że się rozprawimy z Amerykanami, z Zachodem i czego tam zresztą jeszcze nie zrobimy, które tak naprawdę, którymi emanował nas Erdogan mniej więcej od roku. Okazało się chyba, że chyba, przynajmniej jak na razie, była to po prostu regularna kampania wyborcza. To znaczy te działania, które w tej chwili podejmuje Turcja po wyborach, są jak najbardziej łagodne, racjonalne, bardzo odległe od tych szaleństw, które były obiecywane dużo wcześniej. Żadnej wojny z Grecją na razie nie ma. Co więcej, jeśli chodzi o politykę, właśnie o politykę gospodarczą, I to jest pierwszy jak gdyby, temat, który chciałem powiedzieć, to jest ten nowy minister finansów, Mehmet Simsek. Powiedział, że kraj ma, uwaga, wrócić z tej erdoganomiki, prawda? Tak jak mieliśmy reganomikę w Stanach Zjednoczonych, tutaj mieliśmy erdoganomikę, czyli rodzaj ekonomiki autorskiej dla Erdogana, który generalnie twierdził, że im wyższa inflacja, tym lepiej dla PKB, w związku z tym będziemy utrzymywali niskie stopy procentowe. Inflacja nikomu nie krzywdy nie zrobiła, niski wzrost PKB. Jak naj, czy, też, czy też spadek PKB jak najbardziej tak. Więc no, zakładano, że generalnie będzie taka ogromna katastrofa gospodarcza, po czym Nagle Erdogan mianuje ministra finansów i minister finansów mówi coś takiego. Kraj nie ma innego wyjścia, jak tylko wrócić do racjonalnego gruntu, aby zapewnić przewidywalność gospodarki. Dosłowne cytaty. Co więcej, SimSek powiedział też. Że przejrzystość, spójność, przewidywalność i zgodność z normami międzynarodowymi, o dziwo, będą naszymi podstawowymi zasadami w osiąganiu tego celu. Powiedział też: Turcja nie ma innego wyjścia, jak tylko wrócić na racjonalny grunt. Oparta na zasadach przewidywalna turecka gospodarka będzie kluczem do osiągnięcia pożądanego dobrobytu. Uwaga, powiedział również, że stabilność makrofinansowa w środowisku rosnących globalnych wyzwań i napięć geopolitycznych będzie priorytetem. Co więcej jeszcze, żeby zobaczyć, jaka to jest zwrot o 180 stopni. Ustanowienie dyscypliny fiskalnej zapewnienie stabilności cel, czyli walczymy z inflacją, dla trwałego wysokiego wzrostu będą naszymi głównymi celami. A co więcej, on był rzeczywiście już ministrem finansów, był też wicepremierem do 2018 roku i powiedział też, że uwaga, kolejnym priorytetem będzie obniżenie inflacji w Turcji do poziomu jednocyfrowego. Dla naszego kraju kluczowe jest ponowne obniżenie inflacji do jednocyfrowej w średnim okresie, zwiększenie przewidywalności we wszystkich obszarach oraz przyspieszenie transformacji strukturalnej, która zmniejszy deficyt na rachunku obrotów bieżących. Proszę Państwa, no, to jest rewolucja, znaczy to jest rewolucja w stosunku do tego, co miało być. Czyli to pokazuje, że po prostu Erdogan w mistrzowski sposób zadowolił wszystkich populistów, a kiedy już ci populiści zagłosowali na niego, no to teraz go mają i już się go nie pozbędą. Co więcej, konstytucja przewiduje coś takiego, że on jeszcze może jeszcze jedną kadencję, jeżeli jest to sprytnie rozegra, tu nie trzeba zmieniać konstytucji, on jeszcze jedną kadencję może, może rządzić. Także okazuje się, że robi to w sposób pragmatyczny. No dobrze, ale mamy drugi temat związany z Turcją. To jest sprawa relacji turecko-syryjskich. Otóż jak się okazuje, ta sprawa, która zresztą była podnoszona jeszcze przed wyborami, gdzie mieliśmy Kilcz Darulu, który właśnie wykazywał jakby niezdolność Erdołana do, do rozwiązania kwestii syryjskiej, no okazuje się, że w tej chwili dyrektor turecki, jeden z dyrektorów w tureckim msz powiedział, że rozmowy z Syrią odbędą się w najbliższym czasie w ramach czterostronnego spotkania, odbędą się w Moskwie i co więcej, według Sany, prawda, czyli według Państwowej Agencji Informacyjnej Syryjskiej znane są już tematy tych rozmów. Otóż, no, San, delegacja syryjska powiedziała, że dla niej są trzy punkty, które chcę omówić z Turkami. No, pierwsze to jest zakończenie nielegalnej tureckiej obecności na terytorium Syrii. Druga sprawa to jest nieingerencja wewnętrzne sprawy Syrii. I trzecie, zwalczanie terroryzmu we wszystkich jego formach. W trzeciej części... Obie strony mają bardzo podobne zdanie, ponieważ to dotyczy oczywiście Kurdów i ich aktywności we wschodniej Syrii, znaczy, zarówno zarówno rządowi centralnemu, czyli rządowi w Damaszku, przeszkadzają Kurdowie, sojusznicy Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście Turcji tak samo. Także tutaj możemy mieć punkt wspólny. Jeśli chodzi o nieingerencję wewnętrzne sprawy Syrii, to prawdopodobnie Turcja się zgodzi, bo i tak nie da rady obalić Bashar'a al-Assad'a i cały ten, cała ta, ten, cały ten zestaw postulatów, żeby dokonać jakiejś zmiany politycznej, no to równie dobrze jest Asad może się domagać, żeby dokonać zmiany politycznej w Turcji, prawda, nie wiem, demokratyzować ją czy coś takiego, także to jest nie ingerencja wewnętrzne sprawy innych państw, to jest tak, to jest pryncypium prawa międzynarodowego i tutaj chyba Turcja da sobie krótko mówiąc spokój, tym bardziej, że już wie, że nie, nie wygra, już nie ma żadnych sojuszników, kraje arabskie są po stronie Asada i tutaj się raczej nic nie zmieni. Pierwsza, pierwszy punkt będzie na, na pewno najbardziej drażliwy i to nie chodzi o samo wycofanie się Wojsk tureckich, tylko jak gdyby gwarancje dotyczące tego, co stanie się sekundę po. Bo jeżeli to będzie oznaczało, że, że Syryjczycy, po prostu wojska syryjskie uderzą na tych dżihadystów i oni zaczną uciekać na przykład na terytorium Turcji, plus jeszcze z milion ludzi, zamiast właśnie. Zamiast ci uchodźcy, zamiast wrócić na teren Syrii, to jeszcze z milion ucieknie na teren Turcji, no to Turcja się na to nie zgadza. Także co do pewnie zasady, obie strony się zgodzą, natomiast bardzo, bardzo skomplikowany będzie na pewno ten kalendarz albo kroki dochodzenia do, do tego. Czy to będzie jakaś powszechna amnestia wobec. No właśnie, tylko powstaje pytanie, jak udzielić amnestii organizacjom czy ludziom, którzy jednocześnie są członkami Al-Kaidy i są na, za nimi. Wysłane międzynarodowe listy gończa. Co więcej, Amerykanie co jakiś czas radośnie ich bombardują. Przecież zabili tam i liderów państwa islamskiego, i co jakiś czas zabijają wysokich liderów Al-Kaidy. Takich, których Państwo możecie jeszcze w podręcznikach przeczytać z 11, opisujących ataki 11 września, no, czyli stara gwardia jeszcze Bin Ladena. Oni wszyscy gdzieś tam mieszkają na terytorium okupowanym przez, przez Turcję. Więc jak by to miało wyglądać, czy oni by w tym momencie dostali jakiś azyl, czy by im pozwolono wyjechać na wakacje do malowniczego Afganistanu, no tego, tego nie wiadomo. Ale oni są oczywiście problemem, bo Turcja ich ewidentnie nie chce. Tak samo jak nie chce no, oczywiście kolejnego, kolejnego miliona uchodźców. No, w sprawie, w sprawie tego spotkania wypowiedział się również Ławrow. On powiedział, że optymalnym rezultatem mogłoby być porozumienie o zleceniu ekspertom przygotowania projektu planu normalizacji. Na kolejne spotkanie ministerialne. Później ten plan byłby przedstawiony szefom obu państw. Czyli, tak jak gdyby, cała ta sprawa dzięki również no, stronie tureckiej, no bo ona przecież jest tutaj kluczowa w rozmowach, jakby nie było, wkracza już jak gdyby w fazę bliższą technikalium, prawda? Czyli takiej realizacji technicznej, a nie kwestii, nie kwestii pryncypialnej. To no jest oczywiście kwestia wspólnej granicy i zabezpieczenia bezpieczeństwa. To jest blisko tysiąc kilometrów. Na właśnie kwestii infiltracji terrorystów, czyli krótko mówiąc przekraczania przez różne grupy. Przy dla Asada ważniejsi terroryści to są ci z Al-Kaidy, dla Erdoana ważniejsze to są oczywiście te wszystkie grupy, grupy kurdyjskie. No ale tak czy inaczej, rzecznik. Tureckiego prezydenta Ibrahim Kalin powiedział już w poniedziałek, że prezydenci Turcji i Syrii rozważają osobiste spotkania w przyszłości we właściwych okolicznościach. Na razie nie ustalono daty, ale takie spotkanie nie jest wykluczone. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Natomiast zarówno tzn. tureccy i syryjscy urzędnicy pracują nad przygotowaniami już do szczytu obu prezydentów, czyli Sprawa normalizacji z Syrią wkracza w jakąś decydującą być może fazę Syrii, znaczy w normalizacji Turcji z Syrią, w decydującą fazę. Zobaczymy, jak to się będzie rozgrywało w najbliższym czasie. No i mamy jeszcze jeden temat turecki, też ciekawy, ponieważ zmienił się również minister obrony. W tej chwili nowy minister obrony to jest były szef sztabu generalnego, w związku z tym. Polityka zastąpił wojskowy, czyli kolejny pragmatyczny, bardziej można powiedzieć technokratyczny jest ten rząd, nowy rząd Erdoana, a mniej ideologiczny, poprzedni poprzedni to byli propagandyści, no trochę delikatnie mówiąc, nawiedzeni ludzie, natomiast to jest pragmatyczny człowiek i mamy od razu bardzo ciekawą interwencję. Nie wiem, czy bardziej ją przypisywać nowemu ministrowi spraw zagranicznych, czy nowemu ministrowi, czy nowemu ministrowi. Obrony, ale mamy decyzję turecką o wysłaniu batalionu do wojsk do Kosowa. Otóż mamy oficjalne informacje w oświadczeniu prasowym opublikowanym na koncie na Twitterze. Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Ankara, śledzi wydarzenia w regionie Bałkanów, gdzie mamy wspólne wartości historyczne i kulturowe, zaapelowało o powściągliwość i dialog w celu rozwiązania wydarzeń w północnym Kosowie, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności regionu. No i w odpowiedzi na prośbę dowództwa połączonych sił NATO w Neapolu, Ministerstwo Obrony Narodowej Turcji zdecydowało się, że batalion komandosów dołączy do misji KFOR i zostanie rozmieszczony w koszarach Sultan Murat w Kosowie dzisiaj, czyli w poniedziałek. tak? I według Ministerstwa Obrony wojska tureckie będą liczyły około 500 osób, do, dołączą do 350 już żołnierzy tureckich, którzy znajdują się w ramach kworu, co oznacza, proszę zobaczyć, że tych żołnierzy kworu jest w sumie 3800, także, także siły tureckie będą stanowiły prawie, że trochę więcej niż 1 piątą, mniej niż 1 czwartą. Tak? Czyli to jest już znaczący wkład Turcji. I to jest właśnie jeszcze oprócz tych 500 żołnierzy z Turcji, ma się pojawić 200 zapewne z innych krajów, bo NATO zapowiedziało, że w sumie pojawi nam się około 700 nowych żołnierzy. No To i posunięcie mówi o tym, że Turcja zdecydowała się bardzo poważnie, zresztą to nie po raz pierwszy, ale w tej chwili w taki bardzo konstruktywny sposób, po pierwsze odpowiedzieć na apel NATO, czyli podkreślić, że jednak jest dobrym sojusznikiem, a niekoniecznie sojusznikiem Rosji. Po drugie, że ma oczywiście interesy na Bałkanach, w tym interes występowania no, za Albanią, a przeciwko Serbii to jest już historycznie uwarunkowane to już tego nie będziemy tematu rozwijać, chociaż jest bardzo na pewno ciekawa historia w ogóle samych Bałkanów. I oczywiście ostatnia rzecz to jest również kwestia Kwestia w tej chwili dyskusji, czego nie wiemy, to Czy nie wiemy, jaki będzie, jaki będzie tego skutek, no ale to jest to kwestia dyskusji, zdaje się, konstruktywnych, między Stoltenbergiem a Erdoganem, ponieważ w tej chwili do Turcji udała się, czy udaje się w tej chwili, delegacja szwedzka i to jest sprawa rzekomo załatwienia już, czy tego, że prawie, że załatwione jest, jednak członkostwo Szwecji w NATO, to znaczy, że Turcja nie będzie dalej stawiała przeszkód. Oczywiście nie wiadomo, znaczy to jest tak, że pamiętajmy, że jednak kraje bliskie, blisko wschodnim są mocno nieprzewidywalne, jeśli chodzi o swoje tego typu działania, i to możemy mieć zwrot o 180 stopni znowu w ciągu jednej doby, no ale jak na razie wszystkie te inne działania tureckie zdają się być bardzo pragmatyczne i konstruktywne. Więc jeżeli Turcja chce udowodnić, że jest rzeczywiście prawdziwym sojusznikiem, to może zgodzić się na żądanie, znaczy, znaczy na prośbę Szwecji. Z drugiej strony, no, Szwecja też tam wiele zdaje się, nie zrobiła, żeby jednak, żeby jednak w jakiś sposób zadośćuczynić uczynić tureckim żądaniom, ponieważ na to, co wyprawiają kurdowie w Sztokholmie, tam jakieś palenie kukieł i generalnie grożenie Turcji, no to oczywiście trudno jest, trudno jest wierzyć sojusznikowi w NATO, który jednocześnie pozwala nie na łagodne protesty polityczne tylko na budowanie jakiejś tam partyzantki czy dywersji przeciwko innemu sojusznikowi. To jest to jest rzecz raczej niespotykana, ale jak przypuszczam, że widać po tych wszystkich wypowiedziach, że strony są dobrej myśli, zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli to się wydarzy, to znaczy, że jeżeli jeszcze Turcja na dodatek zgodzi się na członkostwo, e, e, chciałem powiedzieć, Syrii, Szwecji w NATO, to znaczy, że rzeczywiście ten, ta całe, ten cały cyrk przedwyborczy już się skończył i Turcja będzie bardzo, bardzo pragmatycznym i takim bardzo technokratycznie rządzonym krajem. Bez ja, znaczy przestanie być takim taką karykaturą satrapii wschodniej, a stanie się po prostu takim klasycznym sojusznikiem, tak jak zresztą zawsze była. To wtedy by się okazało, że to po prostu wszystko był teatr na potrzeby kampanii. Już o tym mówiłem, ale jeszcze raz podkreślę, w tej chwili na razie przez te pierwsze posunięcia, również personalne, Erdoan udowadnia, że. Że jak gdyby zawraca na normalny kurs, tak? czyli, krótko mówiąc, kończy z szaleństwami, zaczyna rządzić normalnie, tak jak odpowiedzialny przywódca odpowiedzialnego państwa. No dobrze, proszę państwa, to jest, to, jest, to jest temat turecki, rozbudowany, składający się z trzech jak gdyby elementów. No i jeszcze ostatni temat, który chciałem poruszyć, to dosyć krótko, no to jest nasza wyprawa na Moskwę. To znaczy, to jest polsko-rosyjski atak na Biełgorod. Ten atak już raz i omawiałem tutaj u siebie, i nawet rozmawialiśmy z Radkiem Pyflem na, na, w grze Imperiów, ale tu chyba warto znowu na chwileczkę wrócić do tych interwencji i do tego tym razem również naszego udziału. Otóż, no jak można było przypuszczać, te, te ataki mają charakter taki nękający, te ataki mają charakter takich wypraw partyzanckich, takich zagonów które sobie wjeżdżają w różne miejsca na terenie obwodu Białgorockiego, następnie atakują czy wojska, czy policję, czy inne służby bezpieczeństwa rosyjskie, a następnie bardzo szybko wycofują się no, po to, wtedy, kiedy Rosjanie tam wysyłają jakieś większe siły. Ilu tych żołnierzy do końca jest, nie wiadomo, Rosjanie twierdzą, ja od razu oznaczam Rosjanie twierdzą, tak? Więc proszę pamiętać o źródle. Rosjanie twierdzą, że to jest około 200 żołnierzy, 100 do 200 żołnierzy, którzy są gdzieś tam, oni sobie chyba ich liczyli, którzy pojawiają się przy okazji tego typu rajdów. Co więcej, i to jest już nowum, bo do tej pory ten pierwszy rajd, o którym opowiadałem kiedyś, to był rajd taki, rzeczywiście wjechali sobie, przejechali przez te wioski, no, wycofali się. Ale wtedy udawano, że jest to taka, znaczy przecież nikt to nie wierzył, no, ale na potrzeby propagandowe to w zasadzie samodzielni ochotnicy przyjechali wywoływać rewolucję i wyzwalać Rosję od, od Putinowców. Natomiast w tej chwili to wygląda tak, że za każdym razem mamy ostrzał artyleryjski już ze strony ukraińskiej, mamy drony lecące od strony ukraińskiej, atakujące tam różne czy czy obiekty infrastruktury krytycznej, czy po prostu sprzęt wojskowy rosyjski. Także te ataki już są wyraźnie wspomagane przez stronę ukraińską. To jest jeden element, który jest nowy. No i drugi element to jest pojawienie się tych naszych wojaków tam, co jest, no z jednej strony oczywiście jest to, jest to fajna, romantyczna legenda. Nareszcie Polacy od czasów, no nie wiem, chyba Dymitra Samozwańca, Idą na, idą na Moskwę. Może będziemy mieli znowu rządy Polaków na Kremlu, nie wiadomo. I to na pewno jest coś, co jest pewnie fajne dla takiej właśnie romantycznej legendy. I na pewno ci panowie, jeżeli oczywiście dożyją do końca wojny, czego im życzę, to będą pisali fajne książki, będą powstawały bohaterskie filmy i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia jakby propagandowego, bo przecież te ataki tylko na razie tak można postrzegać, to nie wiadomo czy to jak gdyby przysłuży się czy też nie sprawie ukraińskiej. Ponieważ do tej pory prezentowano te ataki jako ataki czysto rosyjskie. Czyli rosyjski legion wkracza do Rosji, walczy z putinistami. I tak to było przedstawiane, prawda? Czyli no prawie że pancernik patiomki Początek rewolucji, mamy to foko, prawda? Zgodnie z doktryną czegewaryzmu, prawda, czy gewaryzmu tak naprawdę, czyli to ognisko powstańcze i ono w tym momencie ma jakoś tam spowodować czy wywołać e, spontaniczny zryw lokalnej ludności. A się tak to będzie przedstawiane, także nareszcie są siły rewolucyjne, które walczą z reżimem putinowskim. Natomiast no, w tej chwili, jeżeli tam wkraczają również polscy żołnierze, tam jeszcze jacyś zdaje się, anglosasi się pojawili na jednym z tych filmików, znaczy, to w tym momencie niestety, ale to jest woda na młyn rosyjskiej propagandy. Proszę bardzo, obcy interwenci wkraczają, atakują matkę Rosję. Jeszcze proszę pamiętać, że Rosjanie mają ogromny, gigantyczny kompleks Polaków. Ta sprawa, właśnie polskich rządów na Kremlu, ten szujski, dymic, Samozwaniec, to wszystko jest, to wszystko jest jak gdyby, święto obrońców ojczyzny. To wszystko jest gdzieś tam powiązane z tym wielkim kompleksem, że raz ten Kreml został zajęty, prawda, i że tutaj były wojska polskie. W związku z tym rosyjska propaganda z całą pewnością będzie wykorzystywała ten fakt, że tam się tych kilku Polaków pojawiło i no niestety, ale ten efekt propagandowy, prawda, czyli tego samodzielnego odzyskiwania niepodległości przez Rosjan, no już nie, nie funkcjonuje. Tak? Z jakiegoś powodu zdecydowano, że, że może to się nie przyjęło, może się nie sprawdziło, może uznano, że spełniło swoją funkcję, bo to przecież już raz po, podziałało w mediach, więc kolejne informacje nie są takie potrzebne. Nie wiem, jaka była motywacja. Być może po prostu to, że ten legion rosyjski jest za słaby i trzeba go było po prostu kimś wzmocnić, to zamiast Ukraińcami wzmocniono Polakami, być może kimś jeszcze, ale jest faktem, że już ten efekt propagandowy na pewno poszedł nam do kosza. Jeszcze chciałem przywołać przy okazji tej, tej aktualnej wyprawy ciekawą ciekawostkę, ponieważ to, że oni tam pojechali, to, że się pojawiły te filmy, te filmy krążą w internecie, ale ciekawe są reakcje rosyjskie. No, po źródłach rosyjskich wojskowych, tak zwanych mil blogerów, tak, czyli tych militarnych blogerów, to są ludzie, którzy są bardzo prorosyjscy, przypomnijmy, bardzo krytycznie często nastawieni do zarządzania tą wojną, czyli tacy bardziej w kierunku Pligorzyna gdzieś tam, jeśli chodzi o, o myślenie o rosyjskiej armii, czyli są bardzo krytyczni, ale oczywiście są jak naj, najbardziej propagandystami rosyjskimi. I jeżeli propagandyści rosyjscy już piszą o dosyć poważnych jednak następstwach tych ataków, to znaczy, że pewnie te ataki no, są dostatecznie dotkliwe, żeby je odnotować, ponieważ poprzednio przy okazji pierwszego ataku w ogóle władze rosyjskie to zlekceważyły. Zresztą do dzisiaj nie ma chyba specjalnie narracji obowiązującej głównym jakby głównym źródłem tego tych informacji z Białgorodu, to jest po prostu gubernator obwodu białgorodzkiego, który co jakiś czas informuje właśnie o tych zdarzeniach, natomiast jeśli chodzi o Putina, prawda, kierownictwo państwa, to właśnie taki lekceważący ton był na początku, teraz na razie nie ma żadnego nowego, może się dzisiaj coś pojawi. Więc ja przytoczę, co piszą właśnie ci, ci propagandyści rosyjscy o, tym, o tych walkach. No więc jeden taki bardzo znany, to możecie Państwo sobie poszu poczytać, poszukać, to jest właśnie dwa majora. Chodzi o, moim zdaniem, piosenkę o Duni, jeśli chodzi skąd oni wzięli tych dwóch majorów. To pisze coś takiego. I to są bardzo osoby o ogromnym wpływie na publicystykę rosyjską. O no dwa majora. Na froncie biełgorockim wróg, czyli nasi, kontynuuje aktywną fazę operacji na dużą skalę w celu przeprowadzenia uderzenia dywersyjnego podczas strategicznej operacji ofensywnej, czyli Rosjanie to. Rosjanie to identyfikują prawidłowo, że jest to próba dywersji na tyłach po to, żeby jakieś siły były przerzucane do Biełgorodu, a w związku z tym odciągnięcie tych sił być może z frontu tego właściwej ofensywy. Moim zdaniem za małe jest chyba to, to uderzenie na razie na Biełgorod, żeby odciągnąć poważniejsze siły, no ale to niech się wypowiadają eksperci wojskowi. Co dalej? Wykorzystując jednocześnie w tym kierunku do dwóch kompanii piechoty zmotoryzowanej przy wsparciu czołgów i artylerii, wczoraj pod osłoną zdrajców, z tak zwanego Legionu Rosyjskiego. Działano w polu informacyjnym w celu zdyskredytowania gubernatora obwodu i innych rosyjskich źródeł informacji. Okej, okay. ale również, informuje dwa majora, trwa ewakuacja ludności pod ostrzałem ciężkiej artylerii AFU, czyli ukraińskiej. W nocy wróg użył e, drona do uderzenia w obiekt energetyczny. To akurat jest też potwierdzone już przez władze Biłgorodu. To jest percepcja dwa majora. Czyli z jednej strony. Wiemy, że to są przynajmniej dwie kampanie zmechanizowane. Druga rzecz, że to jest, że ten atak jednak trwa, i że dyskredytuje w ten sposób politykę informacyjno rosyjską. To prawda rzeczywiście może nie tyle sama strona ukraińska to dyskredytuje, ale rzeczywiście komentarze w, na rosyjskich forach, na rosyjskich blogach są jednoznaczne, że pokazuje się po prostu nieudolność władz nieugorodzkich w poradzeniu sobie, no jakby nie było, jednak z niedużym wtargnięciem. To nie jest dywizja pancerna, to są grupy lekkiej piechoty, na dodatek jeszcze <coughs> działające w takiej strukturze partyzanckiej, które gdzieś wchodzą, wycofują się, atakują, no i władze jak widać sobie specjalnie nie mogą z tym poradzić, więc jeszcze się to dyskredytuje ich zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa tego obwodu. I pewnie taki jest tak naprawdę ten główny, podstawowy i ostateczny cel tych ataków. Mamy drugie. Drugiego milblogera, czyli Rybara. Rybar pisze coś takiego. Jednostki ukraińskie podjęły pr kolejną próbę infiltracji rosyjskiej granicy. W podliczu nowej tawążanki, to tam, gdzie rzekomo widziano Polaków, toczyły się intensywne walki. Nieprzyjaciel został odepchnięty z, nadgra z nadgranicy państwowej czyli pewnie się już wycofali. Jednocześnie AfO kontynuowała ostrzał artyleryjski na osady przygraniczne obwodu białgorodzkiego. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dystrykcie Szebekino, gdzie w ostatnich dniach zginęło dwóch cywilów, a kolejnych dwóch zostało rannych. No i mamy jeszcze informacje ze strony ukraińskiej. Ukraińcy twierdzą, że rosyjscy powstańcy, którzy przekroczyli granicę obwodu białgorodzkiego... W nocy zniszczyli dwa czołgi, jeden BMP3 i jeden BRDM, w pobliżu punktu kontrolnego kino przy pomocy dronów. Czyli coś się cały czas dzieje w Białgorodzie. Ponieważ mamy z drugiej strony informacje o tej ofensywie ukraińskiej, która się już rzekomo według Rosjan oczywiście zaczęła gdzieś na tym froncie południowym. Zresztą Rosjanie twierdzą, że wszystkie ataki zostały jak na razie odparte skutecznie. W związku z tym, tym, bardziej, tym ciekawsze będą te wszystkie wtargnięcia w Biłgorod, bo Powstaje pytanie, czy będzie to tylko i wyłącznie takie nękanie trochę propagandowe i wykazywanie, że no Rosja jest, krótko mówiąc, państwem z dykty. Czy rzeczywiście te działania przyjmą jakąś większą skalę, taką, żeby odciągnąć część sił z tego głównego frontu, prawda, czyli tego frontu południowego ukraińskiej ofensywy? Proszę Państwa. I to jest tyle, ile przewidziałem dla Państwa na dzisiaj. Mam nadzieję, że te tematy Państwa trochę zainteresowały. Bardzo proszę cały czas o wpłacanie na bajmie buymeacoffee.com, buycoffee2, ale przede wszystkim o, o oglądanie, podawanie dalej, propagowanie tego kanału. Jeżeli Państwo będziecie to robili, ten kanał będzie się rozwijał. Wiecie Państwo, że algorytm to kocha. Ja natomiast uwielbiam, jeżeli Państwo piszecie właśnie skąd y oglądacie, skąd piszecie. Wiem, że to się Państwu może już znudziło, ale to jest w sumie fajne hmm, poczytać, że ktoś w tym czasie, nie wiem, robił schabowe, ktoś pielił grządkę, ktoś naprawiał jakąś platformę wiertniczą w miejscu, którego nie mogłem znaleźć na mapie i tak dalej, i tak dalej, prawda? Także to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Także zapraszam Państwa do tego typu interakcji w oczekiwaniu na to, aż... Aha, właśnie, no i ten specjalny odcinek, który mam nadzieję już wkrótce się... Pokażę, ja zresztą o nim poinformuję w jednym z kolejnych odcinków. To dla tych patronów z Patronite. To oni już wiedzą, bo to, to on już wielokrotnie o tym mówiłem. Także dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za uwagę. Zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania i do zobaczenia. Do jutra.